Ciąża, poród i okres karmienia piersią to czas radości, ale także czas wielu zmian zachodzących w ciele kobiety. Nie u wszystkich kobiet wygląd brzucha, kształt piersi wracają do stanu sprzed ciąży. Niekiedy problem dotyczy okolic intymnych czy widocznych blizn. Zdarza się, że mimo starań, diet i ćwiczeń powrót do dawnej sylwetki jest wręcz niemożliwy. Wówczas możemy po pomoc zwrócić się do chirurga plastycznego. O zabiegach zwanych mami makeover porozmawiam z chirurgiem plastycznym, doktorem Markiem Szczytem. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry, witam. Doktorze, kiedy bezpiecznie możemy zwrócić się o poradę do chirurga plastycznego? Ile czasu od porodu musi upłynąć? A to wszystko zależy, jaki zabieg planujemy i jaki jest stan miejscowy okolicy, która ma być operowana. Najczęściej po porodzie pacjentki zgłaszają się z powodu atrofii piersi, czyli zaniku piersi po karmieniu. Zwykle w czasie karmienia piersi są wyraźnie większe, wyraźnie przepełnione mlekiem. Jeżeli pacjentka traci już pokarm, piersi stają się atroficzne, czyli takie zanikowe, opadające, takie puste powiedzmy. I wtedy trzeba odczekać po zakończeniu karmienia około 3 miesięcy, żeby spotkać się z chirurgiem plastykiem i zaplanować rodzaj zabiegu, jaki wtedy trzeba wykonać. Bo tych zabiegów jest kilka, w zależności od potrzeby. Jeżeli piersi nie są zbyt opadnięte, to wystarczy włożyć implanty, żeby przywrócić im objętość, pełność i ładny kształt. I takim przypadkiem jest akurat ta pacjentka, która ma piersi właśnie opadnięte z pustym górnym biegunem, takie właśnie atroficzne. W tej sytuacji wystarczy włożyć implanty, żeby dodać im pełności i czasami leciutko podnieść kompleks otoczka-brodawka, czyli to, co powszechnie nazywamy sutkiem bądź brodawką, żeby przemieścić troszkę do góry. I ta sama pacjentka po takiej operacji wygląda tak, czyli ma znowu wyraźnie bardziej młodo wyglądające piersi. Nie wiem, czy dobrze zwróciłam uwagę, ale na tym pierwszym zdjęciu przed zabiegiem wydawało mi się, że mamy też do czynienia z lekką asymetrią. Czy również możemy, jak widać, możemy ją wyrównać? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Przy okazji możemy, stosując różnej wielkości implanty, czasami różnego kształtu implanty, ale również jeżeli są asymetrycznie usytuowane sutki, czyli brodawki, również je możemy troszkę przenieść. Więc tak, jak najbardziej, jeżeli jest asymetria, a często po karmieniu jest, bo część pacjentek karmi jedną piersią częściej, ma przez to ją większą, bardziej wyeksploatowaną, to ta asymetria często się zdarza. Są też takie sytuacje, w których wystarczy tylko podnieść piersi, nie używając implantów. Ponieważ piersi są wystarczająco dużo, natomiast są nieatrakcyjne, ponieważ nie są pełne. I tu jest przykład drugiej pacjentki, która ma takie wiszące piersi, choć wcale nie małe. I w takiej sytuacji wystarczy je podnieść. Mówię wystarczy, choć jest to trudniejszy i większy zabieg niż samo włożenie implantu. I tu jest ta sama pacjentka, która miała podniesione te piersi. Czyli są bardziej atrakcyjne, wyżej, wyglądają pełniej, atrakcyjniej, choć niestety mają bliznę. Ta blizna przebiega tu w tym miejscu, o tu w dół. Mhm. Czy to jest również dookoła sutka blizna, czy... Dookoła sutka również, więc też tutaj... Czyli to jest to cięcie na kotwicę tak zwaną, tak? No nie, bo kotwica to jest jeszcze cięcie pod piersią. Tego obecnie już się nie robi. Teraz jest nowa technika, dzięki której blizna jest tylko wokół otoczki i pionowa w dół, która potem, ta pionowa, wygląda raczej jak rozstępy, jest taka zatarta, nie rzuca się w oczy, a ta wokół otoczki zwykle jest cieniutka i niespecjalnie rzuca się w oczy, ale daje to również możliwość zmniejszenia średnicy otoczki, bo bardzo często po karmieniu pacjentki mają duże otoczki, szerokie, co im się nie podoba. Więc przy tej technice jest możliwość również
zmniejszenia średnicy otoczki i spowodowania, że piersi będą bardziej atrakcyjne. A czy jest możliwość wyłącznie zmniejszenia samej otoczki, bez plastyki piersi, bez liftu? Tylko i wyłącznie sam zabieg zmniejszenia otoczki? Jest, też jest taka możliwość. Natomiast w zależności od kształtu całej piersi, już pomijając średnicę otoczki, czasami lepiej jest dokonać podniesienia piersi, żeby w ogóle piersi nie tylko miała mniejszą otoczkę, a wyglądała atrakcyjnie, bo czasami jest, jeżeli jest otoczka bardzo szeroka, to zmniejszenie jej powoduje wypłaszczenie piersi. Że piersi en face wyglądają ładnie, bo otoczki są w centralnym punkcie i są mniejsze, natomiast z profilu piersi są lekko wypłaszczone, więc nie zawsze tą technikę można zastosować. Nie wszystkie panie chcą wkładać implanty. Część pań chce wyłącznie naturalnego efektu bez implantu. Czy jest możliwość uzyskania efektu pełnych piersi bez implantu, wyłącznie posługując się tkankami własnymi? Tak, no ten drugi przykład, który pokazywałem, to jest podniesienie piersi bez implantów. One stały się bardziej atrakcyjne. Natomiast jeżeli pacjentka oczekuje jeszcze większych piersi wtedy, można je uzupełnić przeszczepami tłuszczu. Nie jest to bardzo spektakularny efekt powiększenia piersi, ale takie ujędrnienie i dodanie troszkę objętości jest możliwe w ten sposób również. Mówi się, że żeby powiększyć czy uzyskać pełniejszą pierś bez implantów, trzeba mieć wystarczającą ilość tkanki, wystarczającą ilość gruczołu. Czy to prawda? Jak to jest? Tak. To rzeczywiście tak jest. No, te tkanki trzeba mieć, żeby móc je bez implantów przemodelować, spowodować, żeby sam gruczoł był bardziej zwarty, a przez to piersi bardziej atrakcyjne. Doktorze, ale jeżeli mówimy o zabiegach zwanych mommy makeover, to nie są tylko piersi. Powiedzmy, co jeszcze wchodzi w skład tych zabiegów? Co możemy jeszcze zaoferować pani po ciąży? No, niestety ciąża czasami powoduje zniekształcenie również powłok brzusznych. A pacjentki po urodzeniu przechodzą taki proces obkurczania się tkanek, obkurczania się mięśni, obkurczania się również skóry. Niestety nie wszystkie są w stanie doprowadzić swój wygląd do takiego, jaki był przed operacją. Więc bardzo często dochodzi do takiej atrofii skóry, marszczenia się skóry i czasami w takich skrajnych sytuacjach nawet bardzo szczupłe osoby mają brzuch tak pomarszczony jak śliwka. Już pomijam rozstępy, ale jest sama skóra pomarszczona. I wtedy wykonujemy plastykę brzucha. Bardzo też często pacjentki w czasie ciąży przybywają na wadze w sposób znaczny. Czasem po 30, nawet 40 kilo. Bo to jest to jedzenie za dwoje, prawda? Które gdzieś tam pokutuje w nas jeszcze gdzieś. Tak jest, ale dziecko tyle nie zje, co my jesteśmy w stanie zjeść i to niestety zostaje. Często zostaje, nie mówię, że zawsze, ale często zostaje. W związku z tym nie dość, że ta skóra jest rozciągnięta, jest jej trochę za dużo, to jeszcze jest podbudowana grubą warstwą tkanki tłuszczowej, która już takich możliwości obkurczania się nie ma. Więc tutaj przestrzegam panie, które są w ciąży bądź będą w ciąży, żeby nie przesadzały z jedzeniem i nie liczyły specjalnie na to, że teraz sobie pofolgują dla dobra dziecka, a po ciąży to wszystko wróci do stanu sprzed zajścia w ciążę. Więc to tak do końca nie jest i przed tym przestrzegam. Bo czasami jest taka sytuacja, tak jak tu pokażę, to jest pacjentka po zakończonym karmieniu, po ciąży, u której oprócz wiszącej skóry jest też trochę tkanki tłuszczowej. Dodatkowo rozciągnięte mięśnie proste brzucha, które są biegną obok pępka, od żeber do spojenia łonowego obok pępka po jednej i po drugiej stronie, one w trakcie ciąży się rozciągają i nie zawsze się obkurczają tak, jakbyśmy chcieli, zwłaszcza jeżeli nie ćwiczymy.
Więc dochodzi do rozejścia się tych mięśni, czasami do przepukliny w kresie białej, bo tak nazywamy to miejsce, które łączy oba mięśnie nad pępkiem i pod pępkiem. To jest kresa biała. Jeżeli ona się rozciągnie nadmiernie, to potem nie jest w stanie się obkurczyć i ściągnąć mięśni znowu przyśrodkowo do pępka. I wtedy mamy taki wypadający brzuszek. Pacjentka czasem bywa szczupła, a brzuszek i tak wypada, bo są rozciągnięte te mięśnie i jelita, i wnętrze brzucha wypycha się do przodu, nie mając żadnej bariery, która wciska je z powrotem. I tak jest też u tej pacjentki. Wtedy oprócz plastyki skóry i usunięcia tego nadmiaru tkanki tłuszczowej, również szyjemy mięśnie proste brzucha, czyli zszywamy je ze sobą do takiej pozycji, jakiej były przed porodem. I to jest efekt takiej operacji. To jest efekt wow, bo brzuch jest rzeczywiście idealnie płaski. Tak, bo to jest efekt raz wycięcia nadmiaru skóry. Przypomnę, że to wyglądało tak. Mhm. A z drugiej strony zszycie mięśni prostych daje efekt jakby wciśnięcia wnętrza brzucha, czyli jelit, bliżej kręgosłupa, w związku z tym jest płaski brzuch, taki jaki był przed ciążą, a czasami nawet bardziej płaski. Jak długo musimy czekać na taki efekt? Jak długo trwa rekonwalescencja po takim zabiegu? Taki okres bezpośredniej rekonwalescencji, kiedy pacjentka ma poczucie, że jest troszkę osłabiona, że ma problemy z poruszaniem się, to jest czas około 2 tygodni. Zwykle po tym okresie usuwamy szwy i pozwalamy pacjentce na wszystkie ćwiczenia. Wcześniej nie może się za bardzo prostować, żeby nie napinać rany, żeby nie powstała potem gruba blizna. Blizna jest długa, bo ona jest od spojenia łonowego do spojenia łonowego. Tu jak na zdjęciu sobie popatrzymy, to ta blizna jest od tego miejsca aż na drugą stronę, ale usytuowana nisko, w takim miejscu, które się chowa w majteczkach. W związku z tym nie dość, że ona zwykle jest estetyczna, to jeszcze jest nisko usytuowana tuż nad spojeniem łonowym i nie rzuca się w oczy. A ja tutaj zaobserwowałam jeszcze jedną bardzo fantastyczną, ciekawą sprawę i myślę, że zaletę tego zabiegu, bo na pierwszym zdjęciu zauważyłam ślad po cesarskim cięciu i widzę, że w tej bliźnie po plastyce udało się bardzo ładnie zamaskować tą nieestetyczną bliznę. To jest tak, że po cięciu cesarskim zwykle cięcie, blizna jest ponad spojeniem łonowym. My tą bliznę usuwamy. Robiąc naszą operację, wycinam cięcie, robimy tak, żeby zabrać tą bliznę, czyli o, tutaj spróbuję to zademonstrować. Cięcie robimy w tym miejscu nisko, żeby zabrać już tą bliznę razem z całym płatem, bo ten płat do wycięcia to jest oto. Od pępka w dół wszystko wyrzucamy. A tą skórę z nadpępka przyszywamy w to miejsce. Stąd takie napięcie, jak widać na następnym zdjęciu z efektem. A te dwa zdjęcia jaki czas dzieli? Czy ja od razu po zabiegu, czy pacjentka od razu po zabiegu wstanie z takim idealnym brzuchem, czy będzie musiała jeszcze jakiś czas odczekać? Zwykle napięcie i płaski brzuch jest od razu. Natomiast pacjentka ma dyskomfort związany z tym, że trudno jej się poruszać, że przy dotykaniu boli, przy poruszaniu się odczuwa, że czasem pacjenci mówią, jakby zakwasy były w mięśniach. Tak to czują. Skóra zwykle jest troszkę mniej czuła, czyli nie ma dolegliwości ze strony skóry, czyli z tej rany dolegliwości nie ma. Jest wręcz niedoczulica przez jakiś czas. Pacjentka dotykając brzucha czuje miejsca bardziej twarde, bardziej miękkie i na efekt taki, żeby już nikt się nie mógł domyślić, że to jest po operacji brzuch, trzeba poczekać od 3 do 6 miesięcy. Ale już po kilku tygodniach jest pacjentka w stanie normalnie funkcjonować, nie nosi żadnych opatrunków. Przez 4 tygodnie od zabiegu specjalny pas taki uciskowy
nosi, też się chowa pod jakby bielizną, więc nie stanowi specjalnego problemu. Ale czy dobrze rozumiem, że dodatkową jeszcze do tego wszystkiego zaletą tej operacji jest pozbycie się rozstępów z brzucha? Bo to jest akurat to miejsce, w którym najczęściej pojawiają się rozstępy, prawda? Tak, rozstępy najczęściej znajdują się wokół pępka i poniżej pępka. W większości przypadków udaje się je w całości usunąć. Czasami te rozstępy z nadpępka przechodzą pod pępek nadspojenie łonowe, czyli też w to miejsce, którego najczęściej nie pokazujemy i jest ukryte w majteczkach. Więc rzeczywiście to jest też dobry sposób na pozbycie się rozstępu z podbrzusza. A teraz zapytam podchwytliwie. Nawet na przykładzie tej pacjentki, której zdjęcia przed chwileczką widzieliśmy, czy naprawdę nie dało się dietą, ćwiczeniami tego brzuszka z powrotem przywrócić do dawnych kształtów? Jeżeli jest taki nawis, jaki tutaj widzimy, nawis skóry, który jesteśmy w stanie uchwycić, jeżeli pacjentka usiądzie i chwyci się za brzuch, kciukiem łapiąc nad pępkiem i palcem wskazującym nad spojeniem i jest w stanie dotknąć się palcami, to znaczy, że ten fałd jest tak duży, że on już sam się nie obkurczy. Być może w przyszłości zabiegi z zakresu medycyny estetycznej pozwolą na to, żeby na tyle obkurczać skórę, żeby nie trzeba było robić takich operacji, ale póki co to takich możliwości nie ma i chirurg jest jedynym wyjściem. Mami makeover to są zabiegi dla mam, co sugeruje, że jest to ileś procedur dedykowanych paniom po ciąży. Więc teraz, co jeszcze możemy robić? Które zabiegi możemy ze sobą łączyć? Bo z reguły panie na pytanie, co byście chciały zrobić, mówią wszystko. Ale nie wszystko można łączyć ze sobą. Więc pytanie, które zabiegi możemy za jednym zamachem wykonać? Znaczy, te, o których do tej pory mówiliśmy, są to zabiegi sensu stricte chirurgiczne, do tego uznawane za duże zabiegi, czyli obejmujące znaczną część ciała. Więc takich zabiegów jak na przykład podniesienie piersi i plastykę brzucha nie łączymy. Oczywiście są chirurdzy na świecie, którzy takie operacje łączone robią, natomiast moim zdaniem jest to zbyt duże ryzyko, bo każdy z nich niesie ze sobą jakieś ryzyko, powikłań. Więc to ryzyko jest wtedy dwukrotnie większe, więc moim zdaniem nie warto ryzykować i u nas dzielimy takie zabiegi. Ale jeżeli pacjentka wymaga na przykład zabiegów poprawiających jakość skóry, nawet twarzy po ciąży, bo to też się zdarza, że właśnie najlepiej wygląda, więc możemy do każdego z tych zabiegów dodać jakiś drobny, my to tak nazywamy drobny, z zakresu medycyny estetycznej czy kosmetologii, który w trakcie znieczulenia można również przeprowadzić, czy jakiś peeling, czy mezoterapię. Już ja się na tym specjalnie nie znam, bo tym się zajmują również u mnie lekarze medycyny estetycznej, więc z czasem takie zabiegi łączymy. Czasami, kiedy zabieg dotyczy na przykład tylko piersi i wystarczy tylko włożyć implanty, że stan piersi jest taki, że włożymy implanty i przywrócimy im objętość, kształt i atrakcyjny wygląd, to jest to zabieg, który trwa maksymalnie 1,5 godziny, więc nie jest to bardzo duży, rozległy zabieg, przez to ryzykowny. I czasami po tych zabiegach, znaczy w trakcie tych zabiegów, pacjentki chciałyby, żeby zrobić na przykład labioplastykę czy waginoplastykę, bo to też jest czasem efekt porodu, kiedy są czy rozerwane wargi sromowe, czy szeroka pochwa. I wtedy możemy ten zabieg połączyć z zabiegiem ginekologicznym z zakresu ginekologii estetycznej. Mamy ginekologów, którzy się tym zajmują. Czasami jest tak, że ja operuję od góry, mówiąc nieładnie, piersi,
a od dołu ginekolog robi zabieg z zakresu ginekologii estetycznej, przez co zabieg trwa tyle samo czasu, nie jest bardziej obciążający i wykorzystujemy to samo znieczulenie. Ja myślę, że warto jeszcze zapytać, patrząc na ten brzuszek, na którym jest troszkę tkanki tłuszczowej, no żal jej nie wykorzystać, jeżeli chciałoby się troszeczkę dodać objętości piersią. Czy to jest możliwe przy zabiegu jednym? Tak, jest to możliwe, bo przeszły transfer tłuszczu z tego płata spod brzusza. Oczywiście robimy to tak, że najpierw odsysamy tłuszcz, ponieważ on wymaga odpowiedniego przygotowania, preparowania, odwirowania i tak dalej. Więc najpierw pobieramy, on jest przygotowywany, wtedy robimy plastykę brzucha i przenosimy się znowu na górę, do piersi i możemy podać ten uzyskany tłuszcz w piersi. Tak jak mówiłem wcześniej, nie jest to bardzo spektakularny efekt, więc tutaj raczej takie ujędrnienie, uatrakcyjnienie piersi wchodzi w grę. Natomiast tak, żeby uzyskać wyraźne powiększenie, to trudno na to liczyć. Ale własny tłuszcz możemy też wykorzystać, tak jak pan doktor wspominał, w przypadku ginekologii estetycznej. Można, jak najbardziej. Tak, w kwestii ujędrnienia warg sromowych, czy mniejszych, czy większych, to takie rzeczy się robi. Ale też czasami pacjentki chciałyby go wykorzystać i można go podać po to, żeby wypełnić usta, poprawić owal twarzy, więc tak, nie, zwykle nie marnujemy tego tłuszczu. To może jednak w ciąży warto wykorzystać tą możliwość pojedzenia sobie i wyhodować troszeczkę tego tłuszczyku, prawda, który później wykorzystamy. Z pewnością nie warto, bo do tych wszystkich jakby zabiegów, o których rozmawialiśmy, wypełnienie ust, warg sromowych czy piersi, taka duża ilość tłuszczu nie jest potrzebna. Czasami pacjentki chcą, żeby przeszczepić ten tłuszcz na przykład w pośladki. To też wchodzi w grę, choć przy plastyce brzucha raczej trudno to sobie wyobrazić, bo trzeba by było pacjentkę, która jest po dużej operacji brzucha, kiedy musi troszkę w przygięciu być, żeby ją odwracać na brzuch i móc powiększyć pośladki. Więc to jest takie karkołomne i nie polecam. Doktorze, na zakończenie, żeby ośmielić panie, żeby pokazać im, że nie są same, zapytam, jak wiele pacjentek zgłasza się do pana kliniki z prośbą o tego typu zabiegi po ciąży? To bardzo trudno określić to w liczbach. Natomiast takie zabiegi są robione kilka razy w tygodniu. Mamy dwie kliniki, dysponujemy w sumie 20 łóżkami pooperacyjnymi, operujemy na 4 salach operacyjnych, więc oczywiście tych zabiegów jest dość dużo. Jeżeli by to rocznie liczyć, to na pewno kilkaset takich operacji jest wykonywanych. Doktorze, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.